Decyzja sądu to jest tak naprawdę no, uznanie wniosku o zabezpieczenie, prawda? Sąd nie rozpatrywał w żaden sposób istoty sprawy, ale podjął decyzję o zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń powoda, czyli spółki Presspublica, poprzez zakazanie używania nam tytułu w sieci. Warto zwrócić uwagę, że tego typu zabezpieczenie jest de facto realizacją tak naprawdę i wydaniem wyroku. To jest sytuacja, która stawia nas trochę w sytuacji kafkowskiej, bo my nie uchylamy się od sytuacji, w której jakiś powód, mamy tutaj akurat spółkę Presspublica, ma jakieś pretensje. Po to są sądy, żeby tego typu sprawy rozstrzygały. Każdy ma prawo do każdego zgłosić pretensje i roszczenia. Ale domagamy się tego, żeby środki podejmowane przez sąd, na przykład w celu zabezpieczenia roszczeń, no, były adekwatne. Z jednej strony mamy podstronę, subdomenę internetową, niezarejestrowaną jako tytuł prasowy w sieci opinii RP. Subdomenę, którą zresztą pan Hajdarowicz po przejęciu Presspublica zmarginalizował. I w tym momencie pojawiają się argumenty ze strony powoda o rzekomo wielkich milionowych stratach, które on ponosi przez to, że pojawił się tygodnik w sieci. Jakieś wnioskowanie, które ma rzekomo dowodzić, że ludzie kupują tygodnik w sieci, dlatego że kojarzą to z nazwą w sieci opinii RP. Proszę państwa, raczej kojarzymy tygodnik w sieci niż ten drugi podmiot. Niestety nie mieliśmy możliwości ustosunkowania się do wielu, właściwie do wszystkich argumentów powoda, ponieważ sąd nie dał nam takiej możliwości. Podjął decyzję, że tak uznaje Bóg i zamknięty tygodnik. W ten sposób można załatwić w Polsce, zniszczyć każde nowe przedsięwzięcie medialne. Ktoś uruchamia miesięcznik Kuchnia, to jeżeli jest w innym piśmie rubryka, dział albo gdzieś w internecie podstrona o nazwie Kuchnia, jakiś dział jakiegoś portalu, to pozwala de facto w świetle tej wykładni zamknąć taki tytuł. Jest to sytuacja skandaliczna. Myśmy ponieśli ogromne koszty, ogromne nakłady na wypromowanie marki w sieci. To jest osobny logotyp, zupełnie inaczej wyglądający niż wszelkie inne użycia nazwy w sieci w Polsce. Pracowaliśmy z ogromnym zaangażowaniem. Warto jeszcze dodać, że całe przedsięwzięcie medialne, które w tej chwili tworzy spółkę Fratria, zaczęło się od inicjatywy obywatelskiej, zaczęło się od grupy zapaleńców, którzy widzą, co się dzieje na rynku medialnym, jak działa wielki kapitał w mediach, jak bardzo tłamsi wolność słowa, postanowili założyć swoje medium. Powstał portal w polityce.pl, potem powstały portale w gospodarce.pl, w nas.pl i wreszcie dwutygodnik najpierw, a potem tygodnik w sieci. Warto też dodać, że pan Grzegorz Hajdarowicz to biznesmen, który ma dość spore zasługi w takich działaniach, które dość powszechnie są odbierane jako działania w interesie władzy. Przejął Presspublicę. To było prężne, konserwatywne środowisko patrzące twardo władzy na ręce. I to przeszkadzało. Efektem działalności pana Hajdarowicza po tym półtora roku jest to, że mamy wypędzoną redakcję z tygodnika Uważam, że i mamy Rzeczpospolitą, która jest, powiem, spacyfikowana. Mówimy w tej chwili o tym, co spotyka media, które są niezależne, nie do przejęcia przez władzę, które patrzą władzy na ręce. A co spotyka media, które są władzy przychylne? Bo to jest druga strona medalu. Co dostają media, które chwalą Platformę Obywatelską. Nie wiem, czy można łączyć te fakty, ale poświęciliśmy i na portalu, i na łamach tygodnika sporo miejsca, uwagi i wysiłku dziennikarskiego opisaniu bardzo precyzyjnemu na podstawie dokumentów powszechnie dostępnych albo tych, które udało nam się zdobyć, jaka jest skala zaangażowania pieniędzy publicznych naszych podatników we wspieranie mediów prorządowych. Proszę państwa, mamy do czynienia z drugim RSW Prasa Książka Ruch. To są transfery na miliony złotych. I z jednej strony bat na media niezależne, takie jak nasze, a z drugiej strony słodki lukier i cukier podawany mediom prorządowym. Setki tysięcy złotych na reklamę, setki tysięcy na wspólne akcje. Układa się to w wielomilionowe transfery z naszych podatków. O jakim my wolnym rynku mówimy?